Też masz dość czekania na białe święta z piękną zimową aurą? Może czas spędzić ten czas w zupełnie innym otoczeniu. My po 8 latach mieszkania w Holandii mamy dość deszczu i szarych świąt. W tym roku czas na zmianę. Kochani, a apartament, w którym się zatrzymujemy, będzie można wygrać u nas w konkursie. 2 tygodnie apartament, 2 tygodnie do tego jeszcze samochód. Więcej szczegółów w dzisiejszym filmie, także zostań z nami. Kiedyś, będąc jeszcze w szkole podstawowej, usłyszałem, że w Australii na święta wkopują choinkę na plaży i tam spędzają Boże Narodzenie, ciesząc się słońcem i pięknym oceanem. Po tym właśnie zamarzyłem, żeby coś takiego przeżyć. Co prawda, to nie Australia dzisiaj będzie naszą destynacją, ale miejsce, gdzie też można spędzić święta, opalając się na słonecznej plaży w szumie fal morza. Moi drodzy, ruszamy pierwszy raz w naszym życiu spędzić święta na plaży, a jesteśmy w Ladzenia, gdzie jest tutaj impreza świąteczna, Mikołaje. Wszyscy ludzie przychodzą w czapkach, świętują i od rana biesiadują. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało, nasze takie pierwsze doświadczenie w życiu. To jest pierwszy dzień świąt, wesołych świąt. Wesołych świąt. Życzymy. A my jesteśmy w takim pięknym otoczeniu, palmy, szum morza i piękna pogoda, wow. Powiedz, czy ty wolisz białe święta, czy takie spędzone na plaży? A może masz jeszcze inny ciekawy sposób? Daj znać w komentarzu, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jak nasi widzowie lubią spędzać Boże Narodzenie. Tymczasem zostań z nami i zobacz, jak nasza historia w Hiszpanii się potoczyła, bo święta w Ladzenia to nie tylko słoneczne święta. Także pobyt tutaj zaskoczył nas również z powodu, o którym byśmy wcześniej nawet nie pomyśleli. Ale o tym już za chwilę, bo początek naszej przygody zaczął się przecież na lotnisku. Jesteśmy, moi drodzy, w Alicante. Późno w nocy. Odbieramy nasze bagaże. Przyjeżdżając tutaj, można wraz z apartamentem wypożyczyć od razu samochód w bardzo dobrej cenie. Co zdecydowanie polecam, bo w okolicy jest wiele ślicznych miejsc, o których nieco opowiemy w tym filmie. Tutaj działa całą dobę system odbioru samochodu. Jak wynajmujecie apartament, to samochód tutaj przyjeżdżają po was takim busem. Oni wiedzą, kiedy przylatujecie i tak dalej. I odwożą was na parking, gdzie czeka wynajęty samochód. To jest w komplecie razem z apartamentem. Tutaj, moi drodzy, przywożą was tym busem i w tej budce odbieracie kluczyki. Jak, gdzie i za ile można wynająć taki apartament, pokażemy też w tym filmie. Pierwszym miejscem, w które się wybraliśmy, było Alicante i rekord Guinnessa, który padł właśnie w tym mieście. Kochani, a teraz jesteśmy w Alicante, pokazać wam najwyższą szopkę bożonarodzeniową na świecie. To nie są przelewki, rekord Guinnessa tutaj padł. To jest najwyższa na świecie szopka. W 2019 roku trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa i pobiła tą z Meksyku. Józef ma 19 metrów, Maryja 10 metrów, a dzieciątko 3,25. Także w okresie świątecznym jesteście tutaj świadkami najwyższej szopki na świecie. Miejscowość Ladzenia w Hiszpanii mamy okazję odwiedzać już po raz drugi. Ta okolica Costa Blanca jest jednym z najzdrowszych miejsc na świecie, przynajmniej według Światowej Organizacji Zdrowia. Spacerując tutaj po wybrzeżu, możesz cieszyć się nie tylko kojącym dźwiękiem fal morza, ale też śpiewającymi na drzewach papugami, które żyją tutaj dziko. Pierwszy raz mamy okazję być w Hiszpanii zimą, zatem jeśli też masz już troszkę dość deszczowych świąt, bo coraz rzadziej są one białe, to może warto rozważyć słoneczne święta na plaży. Moi drodzy, czegoś takiego się nie spodziewałem. Wiedziałem, że ma być coś na plaży, ale patrzcie, co tutaj się dzieje. To jest normalnie tłum. Normalnie ludzie spożywają swoje świąteczne śniadania. Normalnie stoły, grille, zapach piękny się unosi. Ale piachnie tutaj grillami łuk. Moi drodzy, a oto jeden z powodów, dla których warto tu przyjechać w okresie świątecznym. Wielka impreza mikołajowa, wszyscy przebrani za Mikołajów, za Mikołajki też. I wszyscy się bawią od rana, obiad świąteczny na plaży. Coś zupełnie innego, jak macie dosyć troszkę śnieżnych, białych świąt, albo deszczowych, jak w wielu częściach Polski, to może warto rozważyć święta słonecznej Hiszpanii. Tak właśnie spędza się tutaj pierwszy dzień świąt. Ludzie przyjeżdżają całymi rodzinami w towarzystwie znajomych, przyjaciół, rozkładają swoje grille, stoły, ucztują, bawią się do białego rana. W sumie zobaczymy się do białego rana, przekonamy się. Feliz Navidad! Moim zdaniem albo śnieg, albo plaża. Nie ma nic pomiędzy.
Zobacz, co jeszcze oferuje zimowa Hiszpania, bo potrafi naprawdę zaskoczyć. Sama miejscowość Lazenia przyciąga dużo turystów. Z naszych obserwacji wynika, że najwięcej jest tutaj chyba Anglików, Polaków i Holendrów, ale spotkaliśmy też Francuzów, Duńczyków, Norwegów czy Rosjan. W mieście znajdziesz wiele restauracji, barów, pubów irlandzkich, gdzie można napić się pysznego Guinnessa, który smakuje tak samo jak ten na wyspach. Jednak to okolice miasta najbardziej nas urzekły. Niedaleko Lazenia możesz odwiedzić Las Palmowy w Elche, Różowe Jezioro w Terra Vieja, Bateria de Castillitos, czyli ogromne działa obronne na wybrzeżu, Cabo de Palos z piękną latarnią morską, czy La Manga, czyli taki jakby hiszpański Cancun, można powiedzieć. Moi drodzy, to jest świetny czas, żeby sobie pozwiedzać, bo jest idealna pogoda, byliśmy tutaj latem, no to ciężko się tam wspiąć na tą górę, bo jest tak gorąco, a zimowy okres to jest świetny czas, żeby właśnie pozwiedzać sobie okolice. No nie ma tłumu turystów. Ale gdybyście mieli chęć sobie poplażować, to można sobie wyskoczyć też na plażę. No i kochani, jesteśmy jakieś półtorej godziny drogi od Lazenia. Czekają nas jakieś cudowne widoki, zamek w górach i tym podobne. Zaraz wam to pokażemy. Jesteśmy wysoko w górach w miejscowości Guadalest. Tu wysoko w górach jest chłodno, także zimą weźcie kurteczki albo ciepłą bluzę chociaż. Moi drodzy, nie spodziewałem się takich tłumów tutaj. Myślałem, że to jakiś zamek na odludziu, gdzie nikogo nie będzie. A to jest bardzo turystyczne miasteczko, ale bardzo ładne. Bardzo ładne, piękne takie klimatyczne uliczki i masa turystów, nawet zimą. Sporo szopek na każdym kroku. Bardzo chyba świąteczna miejscowość. W drodze na górę jest normalnie droga krzyżowa. Wszystkie stacje. Nie będę tutaj opowiadał o wszystkich atrakcjach, bo już mamy na ten temat osobny odcinek z naszego poprzedniego wyjazdu, więc podlinkuję go na końcu tego filmu. Patrzcie, moi drodzy, spacerując sobie po mieście, można zjeść pomarańcza. Kochani, jadą karteczki do wszystkich patronów, także oczekujcie. Ta miejscowość i ogólnie ten region Hiszpanii to naprawdę łatwa komunikacja w języku angielskim, co nie jest wcale takie normalne w każdym regionie Hiszpanii. Zatem dla osób nieznających hiszpańskiego będzie to spore ułatwienie. Ile mogą kosztować wakacje w tym regionie Hiszpanii? Tym razem mieliśmy okazję zatrzymać się tutaj na prawie 3 tygodnie, więc udało się nieco poeksplorować miasto i całą okolicę. Trzeba powiedzieć, że cenowo, czy to restauracje, czy zakupy na przykład w Lidlu, który znajdował się, nawiasem mówiąc, jakieś 50 metrów od apartamentów, w którym mieszkaliśmy, wygląda to bardzo podobnie do Polski. Można zjeść naprawdę duże angielskie śniadanie w knajpie z widokiem na morze za 8,90 euro, czyli jakieś 38,80 na złotówkę. Pamiętam też smak niesamowitej paeli, którą podano nam z ośmiornicą, co nie jest tak często spotykane. This is different. Definitely different. Takie cudowne danie w restauracji z widokiem na morze, a ceny wciąż nie odbiegają od tych u nas. Hiszpańska kuchnia jest naprawdę kapitalna i warto tam wybrać się i eksplorować restauracje, sprawdzając ich opinie i wybierając te najlepsze. Będzie to z pewnością wspaniała uczta dla podniebienia. Apartament, w którym się zatrzymaliśmy, można załatwić sobie całkowicie po polsku, bo właścicielem jest Polak i dziewczyna, u której odbiera się klucze, też jest Polką. Linki do obu apartamentów Grzegorza umieszczę na dole w opisie tego filmu. Umieszczę tam też bezpośredni kontakt do niego. A osobom, które chcą spróbować swojego szczęścia, przypominamy o konkursie, gdzie można wygrać pobyt w tym apartamencie na 2 tygodnie. A do tego uroczego apartamentu będzie też samochód na 2 tygodnie. Będzie można ten apartament wybrać, to nie będzie niestety w szczycie sezonu, ale maj, wrzesień, tak zaraz w okolicy tego najwyższego sezonu. Tutaj już jest gorąco i upalnie. Uwierzcie mi, byliśmy tutaj w maju. Kochani, żeby wygrać ten apartament, to wystarczy zrobić kilka prostych rzeczy. Trzeba zostawić łapkę w górę, skomentować ten film i trzeba ten film udostępnić gdzieś na swoich social media, czy to na Facebooku, czy na Instagramie. Oraz udostępnij link z apartamentami Grzegorza również na social media. To wszystko. Teraz wystarczy zrelaksować się i czekać. Więcej info na temat konkursu znajdziesz w opisie pod tym filmem. Wylosujemy jednego zwycięzcę. Będzie wszystko na live, jasno, przejrzyście, bez żadnej ściemy. Myślę, że zdecydowanie warto. Apartament 2 tygodnie, świetne miejsce, niedaleko plaża, samochód, można dużo pozwiedzać, jest tutaj masa ciekawych miejsc, Hiszpania, cudowny kraj. Zapraszamy do udziału w konkursie. Czy warto tutaj przyjechać na święta albo ogólnie w okresie zimowym, kiedy w Polsce za oknami zimno i najczęściej niestety mokro? Kochani, a tutaj
palma daktylowa. Daktyle sobie rosną i Natalia wypatrzyła jednego na ziemi. Jeśli zastanawiasz się nad odwiedzeniem regionu Costa Blanca, Lazenia i ogólnie tej okolicy, to obejrzyj odcinek, który już wyświetla się na ekranie. Myślę, że te miejsca powinny cię przekonać. Zatem do zobaczenia w tamtym filmie. Cześć!